pod Odrą jest podziemie i przejście tam do Bytomia Odrzańskiego. Podobno jest coś i podobno to coś jest tutaj i było kiedyś przejście do czegoś, co było, ale to coś zostało zasypane i w sumie nie wiadomo, czy jest, czy nie ma. Doszły mnie takie słuchy o takiej legendzie, co mi się tak strasznie spodobała i tak naprawdę to pamiętam teraz jej koniec, że chodziło oczywiście o jakąś tam miłość, romans i tak dalej. I można powiedzieć, że był taki zakład, gościu postawił wszystko na jedną kartę i jakby powiedział, można powiedzieć, dał nawet takie swoje świadectwo i powiedział, że jak wyrośnie lipa, którą on zasadzi do góry korzeniem i ona urośnie, no to znaczy, że walka o tą jego partnerkę była prawdziwa, a właściwie już też nie pamiętam, bo chodziło o walkę tak naprawdę śmierć albo życie. I on mówił, że jeżeli ta lipa naprawdę wyrośnie, to będzie mu dane życie. W międzyczasie został niestety zabity nieszczęśnie, ale po latach ta krwawa lipa, bo właśnie ta legenda ma tytuł Krwawej Lipy, czyli to była jednak lipa, i ona tak naprawdę urosła. No ja akurat nie znam żadnych legend. Jestem tutaj 5. rok. No ale jeżeli chodzi o takie sprawy, jak na przykład historia czy legendy, to raczej no, nie mogę udzielić informacji, ponieważ nie znam ich. Natomiast na terenie kościoła znajduje się niewiele obiektów. Płyty nagrobne, czy tak jak tutaj na zewnątrz znajduje się postument upamiętniający jednego z mieszkańców. Chciałbym przedstawić jedną z legend dotyczących siedliska, którą ja słyszałem od wujostwa, od dziadków i podczas mojej nauki tutaj w zespole szkół rolnych. Legenda dotyczy Krwawej Lipy. Jedna z wielu legend opowiada o tym, że książę wyjechał na dłuższy czas z pałacu i została tu księżna sama. Po jego nieobecności on tu wrócił i dowiedział się od ludzi, podobnoć, że księżna przystawiała mu rogi, przyprawiała mu rogi i że po prostu romansowała z ogrodnikiem. On we wściekłości chciał go zabić, ogrodnika, ale ogrodnik za wszelką cenę się bronił i jego ojciec też go bronił. I powiedzieli jedno, że powołają się na sąd Boży, czyli to, co się sprawdzi lub nie sprawdzi, w zależności, to tak by wtedy rozstrzygało się. I jednym ze sposobów, jaki on dał, to było zasadzenie lipy do góry korzeniami. On jako ogrodnik wiedział, że lipa będzie rosła. I powiedział jedno, że on zasadzi drzewo do góry korzeniami, jeśli ono wyrośnie, będzie dalej rosło, jest niewinny. No niestety tego momentu się nie doczekał, jednak się okazało, że lipa urosła, przyjęła się i do prawie obecnych czasów rosła. Ona uschła z czasem, został pień, po tym pniu już teraz nic i ostatnio kilka lat temu posadzona została w to miejsce na pamiątkę nowa lipa. Thank you.
każdym starym zamku, także w siedlisku, grasowała biała dama. Źródła wspominają o kilku miejscach, które nawiedzała poza alejami bzowymi w samej tej miejscowości. Kilka osób podobno ją widywało. Widywano ją także w pobliżu Przyborowa, a przede wszystkim w tak zwanym miejscu określanym jako domek Gajbla, albo Kotarz, albo szwajcarski domek nad Odrą. W połowie drogi pomiędzy Bytomiem Odrzańskim a siedliskiem była taka malownicza budowla, bardzo stylowa, ulubione miejsce wypoczynku poety późnoromantycznego Emanuela Gajbla, który opiewał piękno siedliska, także Puszczy Tarnowskiej, którego utwory posłużyły za libretto do kilkudziesięciu dzieł znanych niemieckich muzyków. W tej okolicy Kotarz także owa biała dama była widywana przez spóźnionych wędrowców, kiedy na przykład z zajazdu w siedlisku wracali do miejsca zamieszkania w Bytomiu Odrzańskim. Nie była agresywna, podobno była to jedna z księżniczek właśnie z zamku siedliskiego, która no jakoś tak nie chciała zejść do końca z tego świata. Znam taką jedną i jest to o tym, że na samym początku siedliska po Przyborowie prawdopodobnie schodzą takie pogłoski, że nawiedza tam biała dama. O! Nie, można jechać autem i można zobaczyć właśnie stojącą białą damę. Ale gdzie dokładnie? Jak się wie, że są te zakręty takie tutaj do siedliska, to tam właśnie. Aha, tam. A gdzieś jeszcze wiadomo, czy się ukazuje, czy nadal się ukazuje? Tego w sumie nie wiem. Ostatnio jak był kiedyś wypadek w siedlisku, to tam były takie podgłoski, plotki, że ponoć właśnie kobieta ją widziała. Aha, czyli nadal jest aktualną legendą. Chyba tak. Wiadomo, kto to może być? Nie. Nie. Mi zawsze tylko dziecku mówiono, że tam straszy biała dama. Generalnie o legendach trudno mi coś powiedzieć, żeby one były wiarygodne i prawdziwe, ale mogę przekazać taką informację jedną, która jest związana może i z legendami odnośnie jednego z właścicieli zamku, czyli księcia, który był zapalonym myśliwym. Zresztą każdy z właścicieli zawsze polował, nie, ale ten był wyjątkowo zapalony myśliwym był i miał ukochanego psa, który mu po prostu odszedł w niebiosa psie. Więc taki przekaz był. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, bo tego nikt nie stwierdził. Zresztą były takie tutaj czasy, że była wielka grabież na majątku z zamku. Prawdopodobnie odlał posąg tego psa ze złota, ze szczerego złota, nie podłacany. I ten posąg miał wybudowaną kapliczkę na terenie zamku i po prostu czcił tego psa już po śmierci, patrząc na niego i na wartość, jaką przedstawiał w tym kruszcu, nie? Niewątpliwie taką najbardziej znaną legendą jest legenda o Krwawej Lipie. Ona zresztą też ma kilka wersji. Ta najbardziej popularna wersja sprowadza się do historii pewnego mieszkańca dawnego dolnego siedliska, obecnie czy kiedyś może zwanego Runowem jeszcze, dzisiaj jest to część siedliska zwanego siedliskiem dolnym. Był to gospodarz, bardzo taki zaradny, pełnił rolę wójta w tejże miejscowości i niestety miał zawistnego, nieprzyjaznego sobie sąsiada. Pewnego razu zmarł ojciec właśnie wójta. Stało się to wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ojciec, staruszek zresztą, spadł ze strychu tak nieszczęśliwie, że poniósł śmierć. Kiedy ów zazdrośnik dowiedział się o tym fakcie,
rozpowszechnił wieść, że to właśnie syn go strącił z tego strychu. No i rozpoczęto śledztwo. Sędzia działający w imieniu księcia Siedliskiego przeprowadził rozprawę, a ponieważ żona właśnie owego nienawistnika złożyła fałszywe zeznania potwierdzające wersję jej męża, doszło do skazania owego szanowanego i zacnego wójta na karę śmierci. Jakoś mieszkańcy Dolnego Siedliska nie mogli się z tym wyrokiem pogodzić. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że protestowali przeciwko takiemu orzeczeniu. Tak czy inaczej wybłagali sędziego, żeby może jeszcze nie decydował o wykonaniu tejże kary, a dał szansę opatrzności Bożej, aby ta rozstrzygnęła o winie albo niewinności wójta. No, widząc tą determinację ludu, sędzia zgodził się i rzeczywiście zarządził sąd Boży, a ten sąd miał polegać na tym, że zobowiązano skazańca do posadzenia lipy na wzgórzu, przy czym zadanie było o tyle trudne, wręcz niemożliwe do zrealizowania, iż ta lipa miała być posadzona koroną do ziemi, a korzenie wystawały na zewnątrz. Rzecz praktycznie niemożliwa, ale ludzie wierzyli w niewinność i wierzyli, że Pan Bóg sprawiedliwie ocali w ten sposób właśnie skazańca. I faktycznie po jakimś czasie okazało się, że korzenie wyrastające z ziemi po prostu zaczęły tak reagować, jak normalnie gałęzie zwyczajnie rosnącej lipy zazieleniły się, no i lipa po prostu w ten sposób wyrosła korzeniami do góry, z wszystkimi funkcjami rosnącego drzewa, natomiast korona pozostawała w ziemi. Takie legendy, te, które są fajne, które jeszcze żyją, to są związane z czasami, które są powojenne. I są niektórzy ludzie, którzy pamiętają, jak tutaj na zamku była, zresztą sama widziałam, jest kaplica. W kaplicy były trumny oczywiście tych szumehajdów, którzy tutaj mieszkali. No i co robiły dzieci, jak się nudziły? Brały te trumny, hopsa te szkielety i na tych trumnach patataj po odrze. Wow, to jest historia!